Program współfinansuje Gmina Miasto Koszalin. Mimo, że mamy grudzień, to w programie Koszalin dziś bardzo kolorowo porozmawiamy z Sebastianem Fitzermanem o papugach. Poznamy także muzyczne propozycje od Daniela Zmitka, ale wcześniej w naszym programie sprawdźmy, co działo się w Koszalinie w ostatnich dniach. I tam zawsze jest post jakiejś Heleny Zebląga, która mówi, że koleżanka kuzynki listonosza jej matki, to jej mówiła, że jak ona całą ciążę będzie chodzić tyłem, to urodzi dziewczynkę. Czy to prawda? Polacy papugują. Papugujemy. Siebie nawzajem. Oczywiście z tych dobrych, pozytywnych zachowań. No nie, różne na przykład zachowania, na pewno. A pan coś papugował kiedyś? No, głównie przy zabawach z synem. Papugujemy? Rozmowy. Jakie na przykład? O czym? Kawały. Modę na przykład, styl ubierania się, tak? Na przykład. A pani coś papugowała kiedyś? Pewnie tak. Ja nie papuguję, nie wiem. A jeśli już papugujemy, to dlaczego? Jak pani myśli? Bo chcemy być tacy sami? Nie wiem, nie mam pojęcia. Widzę, że pan karmi gołębie. Woli pan gołębie czy papugi? I papugi, i gołębie, ja wszystko kocham. To, co żyje. W Koszalinie powstało takie nowe miejsce, papugarnia. Proszę mi powiedzieć, co pani sądzi? Czy fajnie, że takie miejsce powstało? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Na pewno będzie to super miejsce do spędzania czasu z rodziną, z przyjaciółmi, z bliskimi. Bardzo fajne, no właśnie szczególnie dla dzieci. W Koszalinie nie ma jakiegoś zoo, w pobliżu też nie ma jakiegoś takiego miejsca, gdzie można z dzieckiem pójść, żeby no, mieć kontakt z żywymi zwierzętami. Młodzież, którą wychowuję, to ona, kiedy będzie się chować ze zwierzętami, będą miały nawyki kochać zwierzęta, będą dobrymi ludźmi. Dziś program Koszalin dosłownie z kamerą wśród zwierząt. Z nami Sebastian Fitzerman. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Gdzie my się znajdujemy? Gdzie my jesteśmy? Znajdujemy się w papugarni. Jest tutaj około 70 różnego rodzaju gatunków papug, które są oswojone. Można je karmić i obcować z nimi. Jakie są to gatunki? Mamy gatunki od najmniejszych, małych takich rudosterek. Bo właśnie siedzi mi tutaj na ramieniu. Po duże ary niebieskie, takie najbardziej popularne, kakadu alba, biała taka, no i w przyszłości jeszcze będziemy mieli ara chloroptera i w sumie to z tych największych to by było tyle, tak? Skąd pomysł na utworzenie takiego miejsca tutaj w Koszalinie? Bo pan nie jest stąd. Ja nie jestem stąd, jestem z żoną, mieszkam w Szczecinie. Jak gdyby tematem papug zaraziła mnie moja żona, tak? Ona jest jak gdyby taką osobą, która kocha zwierzęta i zaraziła mnie po prostu tematem i tak powstał pomysł. A dlaczego Koszalin? Koszalin dlaczego? Wie pan co, w Szczecinie są już dwa takie miejsca. No i stwierdziliśmy, że Koszalin jak gdyby blisko Szczecina jest i zdecydowaliśmy się na Koszalin. I w sumie nie żałujemy naprawdę, bo jesteśmy bardzo zadowoleni. A jak długo żyją takie papugi? Te największe średnio około 70 lat.
Średnie 20-30 lat, ale mówię największe 70. Najstarsza papuga, ja już nie pamiętam w tej chwili, no około 110 lat na pewno. Na początku trzeba je oswoić. Trzeba je oswoić, tak. I czyli co robicie? To tak samo jak, nie wiem, z kotem powiedzmy. Od małego musi przebywać z ludźmi, człowiek musi karmić tą papugę. No ona wtedy wie po prostu, że człowiek nie jest jej wrogiem, tylko przyjacielem. Przed naszym spotkaniem wpisałem w wyszukiwarce Google zapytanie, czy papugi? I tam pojawiły się różne podpowiedzi, czyli to, co nurtuje ludzi. I wśród tych pytań znalazło się m.in. czy papugi jedzą chleb? Wie pan co? Papugi nie jedzą chleba. Papusim jak gdyby specjałem, znaczy są nasiona, tak? One jak gdyby najbardziej to uwielbiają, aczkolwiek w nadmiarze jest dla nich niewskazany. Najzdrowsze dla nich jedzenie, no to tak jak dla człowieka, wszystko owoce i warzywa, tak? Pytanie numer dwa, czy papugi naprawdę mówią? To też ludzie wpisują w wyszukiwarkę internetową. Mówią, naprawdę mówią. Niektóre gatunki szybciej się uczą mówić i mają jak gdyby większy zasób słów, które mogą się nauczyć. Niektóre mniej, ale naprawdę mówią. Jest papuga taka, która się nazywa żako, taki gatunek papugi, który intelektem dorównuje 6-7-latkowi. Papugi bywają też charakterne. Tak, właśnie między innymi ten żako jest taką papugą, że jeżeli kupujemy go do domu, może sobie upatrzyć jednego właściciela, na przykład, nie wiem, samiec sobie upatrzy właścicielkę i pan mieszkający w domu będzie miał problem, bo będzie nieakceptowany przez papugę i będzie gryziony po prostu, tak? To jest na zasadzie jakiejś takiej konkurencji o panią. Często mówimy papuszki nierozłączki. Czy faktycznie są takie gatunki papug, które tak. na całe życie razem? Tak, możemy takie tutaj spotkać? Akurat my nierozłączek nie mamy, ale te papugi naprawdę wszystkie trzymają się jak gdyby ze sobą gatunkami. Nawet jeżeli przywozimy jedną jakąś papugę, tu zauważyliśmy, że przywozimy jakąś papugę z jakiegoś konkretnego gatunku, to ona po pewnym czasie do swojego gatunku jak gdyby leci i tam odpoczywa, do nich się przytula jak gdyby i obcuje z tymi papugami. Te egzotyczne ptaki są bardzo towarzyskie z tego, co da się zauważyć. Tak, tylko muszą być oswojone. Tak jak z innymi zwierzętami domowymi, tak? Jakie warunki muszą być spełnione, aby papuga czuła się dobrze, żeby nie czuła się, że jest w miejscu, które w ogóle jej nie odpowiada? No na pewno musi być takie, wie pan co, musi mieć gdzie latać. No to jest najważniejsza rzecz, która jak gdyby wiadomo, no w domu ludzie trzymają w klatkach, ale no trzeba by było wypuszczać, żeby ona miała możliwość rozprostowania skrzydeł. My decydując się na koszalin, zdecydowaliśmy się między innymi dlatego, bo znaleźliśmy lokal, który nam pasował wysokością, szerokością i jak gdyby na słonecznieniem, jeżeli chodzi o światło dzienne. Tak? Wilgotność powietrza chyba też musi być odpowiednia. Tak. Wilgotność powietrza też musi być. Mamy specjalne nawilżacze, które jak gdyby nam w przypadku jakiegoś tam spadku wilgotności jak gdyby nawilżają powietrze. Tak? A jak się ubrać do papugarni? Czego ze sobą nie brać? Nie brać, na pewno nie zakładać kolczyków takich wiszących, kurczę, bo one po prostu uwielbiają wszystko, co się świeci i co można gryźć. Najlepiej stara bluza z kapturem. Naka, bo ze sznurkami, będą zainteresowane sznurkami. Albo sznurówkami. Albo sznurówkami, tak. Ale mówię, na biżuterię trzeba naprawdę uważać, bo ja nieraz miałem dwa takie przypadki, że musiałem za papugą latać, bo miała w dziobie kolczyk pani, a pani mówiła, że to jest prezent od męża, jak wróci do domu bez kolczyka, to będzie awantura. Od otwarcia minęło niewiele, ale już koszalinianie pokochali to miejsce. Tak, naprawdę jesteśmy zadowoleni z popularności i z ilości osób, które nas odwiedza, ale jesteśmy też zadowoleni z pochlebnych słów od osób mieszkających w mieście, tak? Bo naprawdę przychodzą, dziękują nam za taką atrakcję tutaj. Bardzo dużo gorących słów usłyszeliśmy. Okej, mnie tutaj papuga, towarzystwo? Tak. Mam nowego przyjaciela. Może pomogę? Chodź. Co to jest za papuga? To jest kakadu. Kakadu. Ona jak się zdenerwuje, to stawia taki czubek na głowie. I tak sobie. Czym ją można zdenerwować? Znaczy mówię, jak zdenerwuje się albo jest zadowolona, to właśnie jak się zderasz, się pewnie zdenerwowała, że zabrałem ją od pana, bo chciała pewnie panu paznokcia
zerwać. Manikir zrobić. A czy są papugi, które na przykład, jeżeli chodzi o gatunki, nie lubią siebie nawzajem i na przykład przy doborze zestawu zwierząt do tego miejsca nie mogliście ich jakby obok siebie umieścić? Tak, to mieliśmy pewne jakieś tam obawy o to, ale nie ma jakichś takich przeciwwskazań. My nie zauważyliśmy, że były jakieś problemy, żeby te papugi się gryzły albo nie wiem, walczyły o jakąś dominację. Czasami przy jedzeniu tak postraszą się dziobami, jedna odleci i na tym się gdyby awantura kończy. Czego się boją? Boją się, na przykład mamy te papugi, które boją się spryskiwacza, wody się boją po prostu. Niektóre uwielbiają wodę, ale są takie, które na widok spryskiwacza jak gdyby uciekają. No i to jest taka tajna broń nasza przed nimi, tak? I faktycznie mamy taką jedną papugę, która wczoraj na widok tego spryskiwacza uciekła gdzieś tam i się obraziła. Dziękujemy bardzo za rozmowę i zapraszamy koszalinian do tego miejsca, tych, którzy nie byli. Tak, naprawdę zapraszam gorąco. Człowiek orkiestra, kolorowy ptak, osoba, która zaraża pozytywną energią innych ludzi, do tego organizator wielu imprez, w tym charytatywnych. Naszym gościem jest dziś Daniel Zmitek. Cześć. Siemka. Po prostu Zmitek. Tak. A jak ty byś siebie przedstawił? Tak jak mi przedstawiłaś. Dokładnie. Ruszamy w podróż muzyczną. Mam nadzieję, że bezpieczną. Wierzę w kobiety za kierownicą. Trzymamy kciuki za Magdę. Pewnie będzie ciekawie, wydaje mi się. To zaczynajmy. Musi być ciekawie. No to lecimy. To od czego zaczynamy i z jakim tematem lecimy na początek? Co to będzie? Co to będzie? Co dla nas wybrałeś? Pierwsza piosenka, słuchajcie, to mi się kojarzy z młodością. To ja jestem 8-7 rocznik, więc jak tylko się urodziłem, a moi rodzice pracowali w zakładach mięsnych, więc generalnie tam cały zakład, bo to był hotel był, więc oni tam wszyscy mieszkali. Zawsze jak były imprezy, no to się kojarzyła mi impreza, musiała być obowiązkowo lambada. Ona ma te dzikie ruchy, tam na dobrą sprawę nie trzeba słów nawet słyszeć, ponieważ ich nie rozumiemy, bo to jest język... Ale się do tego bawimy. Tak, my do tego tańczymy i po prostu mi się to kojarzy z dzieciństwem. Koła ma lombada i jest rewelacyjne. No jak na przykład mi się jeszcze kojarzy mydełko Fa, to też każdy te rytmy zna, nie? To do tej pory leci na weselach, na imprezach, można się do tego pobawić. Ja bym nawet powiedział, że już nawet remiksy są tej lambady, bo wiadomo, ludzie lubią coś nowoczesnego. Tam ona jest troszeczkę wolna, my teraz mamy szybsze życie, więc ta lambada zostaje przyspieszona, żebyśmy mogli lepiej się w niej odnaleźć. Pamiętasz imprezy, w których uczestniczyłeś jako dziecko? A czy jak byłeś małym Zmitkiem, to też już starałeś się prowadzić i po prostu skupić rozbawiać całą ludzi. Swoją uwagę wszystkich ludzi na sobie? Czy to przyszło z czasem? To znaczy, mi się wydaje, że to się nagle... To znaczy, ja cały czas miałem coś w sobie, może nie na początku z energii, bo mama zawsze mi mówiła, że ja byłem najcichszym dzieckiem. Ja byłem grzeczniutki. Naprawdę, ja w ogóle nie płakałem, nie robiłem zamieszania, nie było tak, że ktoś do kościoła zabiera dziecko i ktoś ryczy i to ja. Nie, ja to w ogóle prawie mi nie było. Jak szedłem do cioci pobawić się zabawkami kuzyna, no to jeszcze wyrzuciłem wszystko, potem ładnie posprzątałem po sobie. No i tak mi się wydaje, że dopiero chyba trzecia klasa podstawówki we mnie obudziła chyba brak tej energii. A i postanowiłeś nadrobić. Tak, a byłem ministrantem, później byłem lektorem, więc siłą rzeczy tam się też nauczyłem gadać, bo i tak czytania były, czyli przemawiałem do rzeszy ludzi czytania, z Księgi Izajasza na przykład. To zapraszamy widzów na lampadę w koszuli. Kontynuuj. Jak już byłeś tym ministrantem, to co się działo później? No i później wiadomo, zostałem lektorem, czyli level up. A co za tym idzie, stałem się dojrzalszym mężczyzną. Już można powiedzieć, może mężczyzną to nie, bo jeszcze chłopakiem miałem wtedy 13-14 lat. Prawie 16 już nawet dochodziło do tego etapu. No i taka muzyka, wpadł mi w ogóle skuter, ale to był niemiecka ikona, to była niemiecka ikona muzyki elektronicznej, natomiast polska to był DJ Hazel i zawsze go gdzieś tam, to wtedy jeszcze były te
takie radia, słuchajcie, Kasprzak, albo jakieś inne wyrwałeś na kasetę, ktoś dał ci jakąś kasetę, bo to jeszcze płyt nie było, a jak płytę dostałeś, to naprawdę już było grubo. No i posłuchałem gwiazdę króla muzyki elektronicznej w Polsce, DJ-a Hazela. I on na dobrą sprawę jest fantastycznym człowiekiem, znam go osobiście, poznałem go. No właśnie, w ostatnich latach. Że znasz. Tak, tak. Super facet. Nie dziwię się, że jest tak fantastyczny, bo się urodził w lipcu. Ja także, jesteśmy rakami, więc taki jaki ja jestem, dziki, tak samo w nim drzemie ta energia, tylko on ją przełożył na tą muzykę. Był rezydentem klubu Ekwador, Manieczki, co każdy pamięta w Polsce, że to była jedna z najlepszych w tamtych czasach w ogóle dyskoteka, gdzie białe rękawiczki, gwizdki. To mniej więcej można porównać coś jak w dawnych latach w Koszalinie Nojek. A to jeszcze się zdarza, te białe rękawiczki? Są takie imprezy tematyczne może, że DJ Chroma bądź też Hazel, na przykład w Bajce. Są na przykład środy w wakacje z Hazelem i tam po prostu wymiatają ludzie przy tej muzyce. Razy sztuka. Co byś zaprezentował ludziom o 3 nad ranem podczas imprezy jako DJ? O 3 nad ranem bym zaprezentował, słuchajcie, kiedyś jak też właśnie dojrzewałem, muzyka disco polo była po prostu czymś, co czarowało wszystkich. Prosta muzyka, proste słowa, każdy te słowa pamięta, typu rzeki przepłynąłem, jak to się gdzieś, albo jesteś szalona, to każdy zaśpiewa, bo każdy to zna, choć nie każdy się do tego przyznaje. W dzisiejszych czasach bym powiedział, że nie ma muzyki disco polo, ale to jest polo dance, czyli polska muzyka z takim innym podkładem muzycznym, nie jakimś po prostu podstawowym. Teraz już i DJ-e nawet tutaj mogą coś zamiksować i coś dokleić, także wpada to w ucho i mi się bardzo podoba Power Play, bo mają w sobie energię, siłę i ich piosenka, co ma być, to będzie. Już teraz tak będzie, tak będzie. Dziwnie czuję i śmieję się przez łzy, zrozumiałem, że być to będzie, wow, zawsze i wszędzie, wow, może nie jest jak w niebie, idę przed ciebie, bo życie jest piękne, co ma być to będzie, wow, zawsze i wszędzie, wow, może nie jest jak w niebie, idę przed ciebie, bo życie jest piękne. A ty nie myślałeś, żeby tworzyć muzykę disco polo? Nie, ja się akurat w tym może nie odnajduję. To znaczy, oni próbowali, żebym tam... Bo to teraz w disco polo to na dobrą sprawę nie trzeba mieć ani głosu, ani nic, bo to wszystko można zrobić. To już każdy to śpiewa. Ale że szefanów można mieć dużo. Tak, tak, dokładnie. Ludzie z różnych branży, nawet w Koszalinie próbują swoich sił. No, ja mogę powiedzieć, że Ragafaja z Koszalina, która reggae się zajmowała, to także poszła w disco polo. Też mają taki projekt. Też mają jak to tak się nazywało? Dokładnie nie wiem, ale mają dwie swoje piosenki. Jedna wiem, że świąt... Mikołajki, tak? I jeszcze jedna powstała, tylko... No to już robili 2 lata temu, trochę mi wyleciało, bo oni mieli tą koncepcję, ten plan, tylko po prostu zespół po prostu jakby się rozjechał, no i tak wyszło. Ale jesteś głównym bohaterem w kilku teledyskach. No w Ragafaji na pewno jestem, Siemasz Brat. Pamiętam wtedy musiałem, słuchajcie, kąpać się w kwietniu w tym jeziorze, bo była taka akcja, że wypadam z łodzi, no i... Ale no, co się nie robi dla przyjaciół? Koszalinianie lubią muzykę disco polo. Bardzo lubią. Pokazała to m.in. Mikołajkowa gala disco polo, jaka jest w hali widowiskowo-sportowej. No i od 2 lat w wakacje w amfiteatrze, tam gdzie się w ogóle narodził festiwal disco polo dawno, dawno, w latach 90. Także odbywa się festiwal disco polo, który no, w tym roku prawie ponad 4000 ludzi było, można powiedzieć. Prawie 5. Spotkałem się z opinią, że Mielno ma 3 symbole. Jelenia, morsa i zmitka w kolorowym garniturze. Tak, to jak zaczynałem współpracę z Disco Plazą, to tak z właścicielem, z Markiem się zastanawialiśmy, co tu zrobić, żeby jakby, żebym się wyróżniał, tak? I żeby
te disco polo, bo w tamtych czasach to te disco polo jeszcze nie było tak znane. Dopiero po roku czasu pojawiło się Ona tańczy dla mnie i Weekend zrobił furorę i nagle zaczęło to wypływać, tak. Nagle Łódź Podwodna wypłynęło to i stało się po prostu, wszędzie to wszystko zalało. Człowiek orkiestra, można powiedzieć lokalna sława Koszalina, Daniel Zmitek. Dzięki za spotkanie. Dzięki za rozmowę. Ja wam też dziękuję, bardzo miło się jechało. Bezpiecznie dojechaliśmy. Pamiętajcie także, żeby pasy będziesz zawsze zapinać. Będziesz mnie polecał jako kierowca. Tak, tak, jak najbardziej. Jak będziecie chcieli gdzieś dojechać, nie dzwońcie po Radmora ani po żadną inną taksówkę, tylko po prostu do mnie. Tutaj. Tak. Zapraszam. Program współfinansuje gmina miasto Koszalin.